i chciałabym Wam opowiedzieć teraz trochę o tym, jak w ostatnim czasie czuję ciągłą obecność Pana Boga, jak czuję Jego miłość, bo naprawdę teraz cały czas czuję to, że Jezus jest przy mnie. Czuję Jego świętą obecność tutaj, teraz. Czuję, że jest w moim sercu i cały czas mnie tak przytula i mówi mi, jak bardzo mnie kocha. Czuję, że w tym czasie Wielkiego Postu On chce przejść ze mną jeszcze raz tą drogę, którą przeszedł wtedy, kiedy umarł za mnie na krzyżu. Kiedy umarł za Ciebie na krzyżu. Ponieważ Pan Jezus chce również z Tobą przejść tą drogę. Bo kiedy Pan Jezus umierał, On nie myślał, że umiera za wszystkich. Nie patrzył na nas tak całościowo. On widział przed oczami tylko Ciebie, widział Twój obraz i w głowie miał właśnie to, że umiera za Ciebie. Pan Jezus tak bardzo Cię kocha. I zanim Ty przyszedłeś na świat, zanim ktokolwiek inny zdążył Cię pokochać, On już kochał Ciebie. Pan Jezus już wiedział, jak bardzo Cię kocha i On chciał przeżyć z Tobą Twoje całe życie, już wtedy. Już wtedy wiedział, że zasługujesz na zbawienie i że warto jest za Ciebie umrzeć na krzyżu. Bo On nie chce, abyś się męczył, abyś cierpiał potem w piekle. On chce, aby potem mógł z Tobą się spotkać w niebie i aby mógł tak naprawdę fizycznie Ciebie przytulić. I właśnie największym pragnieniem Pana Jezusa nie jest wcale to, abyśmy my pokochali Jego. On najbardziej pragnie tego, abyś pozwolił Mu ukochać siebie. Abyś pozwolił Mu być częścią Twojego życia. On nie chce niczego innego. On tylko chce być z Tobą w każdej chwili. I nie musisz zrobić niczego wielkiego. Wystarczy po prostu powiedzieć: tak, Panie Jezu, może ja nie mam tak wielkiej miłości, jaką Ty mi obdarzyłeś, ale ja chcę doświadczać tej miłości, bo Pan Jezus z wielką radością się będzie nią dzielił razem z Tobą. Też dzisiejszym zadaniem ode mnie, jakie dostaniecie, będzie to, abyście spojrzeli dzisiaj na krzyż. Właśnie tak spojrzeli, z taką miłością, z jaką Jezus patrzy na Ciebie. I trwaj przy tym krzyżu. Nie rozpraszaj się żadną inną myślą, tylko trwaj jako dziecko największego Boga.